Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest pierwszy dzień remontu. Dzisiejszym planem będzie w sumie przygotowanie się do faktycznego remontu, czyli będzie to przygotowanie ścian, przygotowanie różnych tutaj rzeczy na ścianach, typu odczepienie gniazdek, wywiercenie dziur, które będą nowe, na nowy karnisz i tak dalej. To już wam o tym mówiłem w odcinku tym 0, w dzień 0. Mam tutaj swój plan oczywiście i tak, pierw zaczniemy od tego, że te meble, które są aktualnie za mną, będą puste, później je wyniesiemy do tamtego dalej pokoju i wtedy wam zrobię podsumowanie tej czynności, tak? Dalej to będzie demontaż na przykład tych drzwi, demontaż karnisza, gdzieś tam jest za mną, co tam będzie jeszcze, będzie później wiercenie dziur, czy mniej więcej tam, teraz nade mną gdzieś widzicie taką dziurę w rogu, będzie trzeba ogarnąć maskownicę, czyli 5 dziur mniej więcej będzie trzeba wiercić, demontaż gniazdek, później gniazdko wam pokażę, na przykład tamto, bo czemu by nie, no i później tynkowanie, czyli zatynkowanie starych dziur, na przykład takie jak ta, tam za mną gdzieś jest, albo takie jak te za mną, gdzieś tam są, no i później trzeba będzie ogarnąć tą ścianę, która jest naprawdę w złym stanie, ponieważ tutaj kiedyś był grzejnik, właśnie po tą linię, taką niby tam gdzieś jakaś jest, był kiedyś grzejnik i po prostu ściana nie była potraktowana gładzią. No i w sumie to tyle, widzimy się już po wyniesieniu tych mebli, pokój będzie pusty w zasadzie, także będzie większe echo. Jeszcze tak w ramach ciekawostki do współpracy zaprosiłem Nitra, także będziemy sobie tutaj razem niektóre rzeczy wykonywać. Jeszcze nim tutaj pokażę wam pusty pokój, który już w sumie możecie troszkę tak zobaczyć, to żeby wyszło mi moje... Czekajcie, bo to strasznie wieje, trzeba zamknąć. O, żeby wyszła jakby ta kanapa, nie? To ona się nie mieści mi tam w drzwiach. No i mieliśmy jakoś to podnosić do góry, ale grawitacja robi swoje, co nie? No i trzeba było wszystkie tutaj takie spinacze powyciągać. To jest kurwysyńsko długie. I no to mi troszkę zajęło, także właśnie zmarnowałem około pół godziny, ale mam nadzieję, że teraz to wyjdzie. Później biurko będzie trzeba troszkę tak rozbić. Mam nadzieję, że te filmy się nie będą za bardzo trząść, bo to byłoby do dupy strasznie. Później będzie trzeba takie rzeczy różne pozajmować i tak dalej. No i echo już możecie w sumie słyszeć, a ja się biorę teraz za wynoszenie tego ścierwa. Także widzimy się za chwilę, jak już pokój będzie pusty, ewentualnie nagram wam rozbijanie biurka. To będzie zajebiste. Piękne widoczki, chyba jeszcze nigdy nie widzieliście na YouTubach, na Facebookach to co chwilę są. Tak czy tak, mamy teraz to piękne oto biurko, które jest do wyrzucenia w pizdu, także trzeba je zaraz rozwalić. Postawimy statyw gdzieś tam i będę rozbijać. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, ponieważ nie wiem, czy to jest na klej, czy to jest na jakieś śruby, cholera to wie. Tak czy tak, statywik. I będzie jakiś timelapsik czy coś w ten styl. Dobra, stanowisko przygotowane, można się brać do roboty. Na początku rozkręcę to, co się da rozkręcić, a później zobaczymy. Widzieliście, było naprawdę fajnie. Kilka uderzeń młotka i biurko się składa. To idealnie pokazuje, jak są w dzisiejszych czasach składane właśnie meble, te po taniości, bo wiadomo, te lepsze, które są tam z litego drewna i tym podobne, to są lepsze, ale takie z zwykłej sklejki, ze zwykłych wiórków, to jest naprawdę szajs, nie z tej ziemi. Dobra, kolejną rzeczą będzie właśnie demontaż różnych rzeczy typu karnisz, którego chyba nie widzicie, ale teraz go już widzicie. Karnisz, będą to również takie deski, one są dokładnie tutaj. Takie będą do zdemontowania, będą również do wyciągnięcia różne śrubki, gniazdka będzie trzeba zdemontować i tym podobne. I myślę, że zajmiemy się właśnie tymi deskami. Aż się statek przesunął. No nieźle. Takim oto sposobem narobiłem sobie kolejne roboty, czyli nie trzeba to ładnie sobie obciążować, bo to się wszystko sypie niestety. Ciekawie nie wygląda, ale damy radę. Pewnie pojawią się pytania, co to jest. Otóż to jest wieża, która była podłączona do tamtych głośników. To jest takie, tak, kolejne płyty na przykład, tak. Właśnie się zapalił zegar, pomimo tego, że odłączony jest. Widzicie znowu. Ciekawe, czy to widać. I zaraz zanika, ale jaja. Teraz zdemontujemy. I to będzie prawdopodobnie do wrzucenia. Teraz na przykład nadeszła kolejna demontaż podłogi PVC. Także demontujemy. Nie schodzi to, jak bym chciał, ponieważ w niektórych miejscach był łatany i przez to się przykleił do starej podłogi, która niestety musi zostać, ponieważ pod tym jest suchy beton. Także tego nie będę tynkować ani nic, także zostajemy właśnie przy podłodze, którą widzicie pod tym, a zrywamy tylko to. Jak w końcu zwinąć, nie? Albo chuj ze zwijaniem. Jak słyszycie, nie tylko ja się wziąłem za remont. Tak, ktoś coś sobie teraz wierci, a ja się biorę za zrywanie tego kleju. Dobra, chyba po godzinie pracy tego ścielenia, tego kleju mi się udało go zerwać. Trzeba było taką jeszcze warstwę do tego zrywać. Tam się w ogóle na dole utworzyła taka dziura, nie wiem, ten był chyba słaby, czy tam beton, nieważne. I teraz się bierzemy za demontaż karnisza, demontaż rolek, to będzie chwila. I później wiercimy dziury na listwy, na jakieś tam, wiecie, śrubki, inne tego typu rzeczy. Na to wychodzi, że idzie burza właśnie tuż po cięciu. Był taki jebitny grzmot, nie? Może jeszcze jakieś usłyszycie podczas demontażu karnisza, ponieważ będę to nagrywać tutaj gdzieś tak stąd. Jak widzieliście, karnisz poleciał z takim samym hukiem jak biurko, a ja się tymczasem biorę za wiercenie dziurek na termometr. analizy maskujące i tak dalej, także bierzemy się do roboty. Dobra, dziurki pozaznaczane, teraz trzeba się wziąć za wiercenie, także znowu jakieś będzie przyspieszone tempo, ewentualnie muzyczka czy coś i będziemy wiercić. Najlepsze jaja mogą być, ponieważ każda z śrubek ma tutaj 31 mm i najlepsze właśnie będą je, jak się gdzieś przebije, ale no zobaczymy, tak. Nie mam pojęcia, w którym momencie mi przerwało nagranie. Anyway, ściany są jakby dziwnie połączone, nie są połączone tak, wiecie, o tak, tylko są jakby tak i wiertło mi, wiecie, wjeżdża jakby tutaj w tą przerwę, nie wiem, jakiś ruski debil ją budował, nie wiem o co tutaj chodzi, ale cóż, wiercimy dalej. Dobra, na listę maskującą już wszystko wywierciłem, teraz będzie trzeba zaplanować jakoś karnisz i pozbyć się wszystkich śrubeczek z okien. Z okien, tak, ze ścian. A w międzyczasie, gdy jadłem obiadek, to pogoda się troszkę zepsuła i zaczął padać deszczyk. A ja się biorę za usuwanie resztek tutaj po karniszu. Są takie 3 śruby, trzeba je tutaj wybić ze ściany. Później nowy karnisz będę musiał przymierzyć. Tutaj 9 dziur wywiercić, ale to już poza kadrem. A później zobaczymy już, myślę, jak wysprzątam podłogę i się będę brać za tynkowanie. Mówiąc szczerze, nigdy bym nie pomyślał, że wywiercenie 9 dziur tak bardzo mnie zmęczy, ponieważ wiercenie z taką jakby pozycją cały czas, no to jest naprawdę męczące, tym bardziej, że na 9 dziur trafiłem 4 razy na zbrojenie, czyli automatycznie dziura zamiast być 3 cm jest na przykład 2,5, ale no akurat na kaniusz to spokojnie wystarczy. Teraz co? Teraz bierzemy się za szpachlowanie tych pozostałości po dziurach i tak dalej. Także widzimy się już po skończonej robocie, ponieważ szpachla ma to do siebie, że bardzo szybko gęstnieje, a więc muszę się z tym spieszyć, także bez pieprzenia się zaczynam pracę. Dobra, ja już jestem po szpachlowaniu ścian, zaraz wam pokażę efekt, znaczy efekt w sumie, efekt zobaczyć jutro po ścieraniu, ale to mniej więcej wygląda tak. Tam mamy ścianę z tą przeklętą dziurą i niestety trochę ją tam widać, od mniej więcej tutaj, ale jutro po ścieraniu tego wszystkiego po prostu ta dziura zaniknie i w zasadzie jeżeli ktoś nie będzie wiedzieć, że ona tam była, to po prostu jej nie zauważy. To się wszystko naprawi. Tutaj macie dookoła również pełno różnego typu że tak powiem, naprawy ścian, czyli masa jakichś różnych rzeczy. Tutaj też widzicie, że tamta ściana była w trakcie naprawy i to w zasadzie tutaj tyle. A jeszcze muszę zrobić tamtą, zapomniałem. Dobra, w takim razie cóż, ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę w tym pierwszym dniu. Jutro bierzemy się za malowanie ścian, za ścieranie niepotrzebnej szpachli, za gruntowanie, za malowanie sufitu. Natomiast trzeci dzień to już będzie malowanie ścian na zielono. Ale to już, tak jak mówię, zobaczycie w następnych dniach dzisiaj. To byłoby na tyle. Zapraszam na kolejny vlog remontowy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.